Tomasz Obratowski przed wami. Słuchajcie, po wyborach. Wielu analizuje przyczyny porażki PO i sukcesu PiS. Przegrana PO to rezultat subtelnej gry wywiadu PiS. Prezes Kaczyński naglądał się klosa, wyciągnął wnioski z fabuły i wysłał Michała Kamińskiego, pseudonim Misiek, do PO jako niby zdrajca PiS. Miśka dla niepoznaki kamuflażu wyposażono w drogi zegarek, hipsterską łysinę, kultowe okulary i złą opinię z partii. Misiek miał m.in. za zadanie w tydzień po porażce wyborczej Bronisława Komorowskiego metodami operacyjnymi, wiecie tam, gorączkowa wymiana karteczek w schowku, w ławce, w zoo, przy klatce z małpami, i on miał podsunąć platformie pomysł akcji pod hasłem Kolej na Ewę. Była to bardzo ryzykowna i brawurowa operacja wywiadu PiS. Jak widzimy, akcja zakończyła się spektakularnym sukcesem. Wielu sztabowców pisowskich nie wierzyło, że PO da się wciągnąć w tę zabójczą, grubymi nićmi szytą akcję Kolej na Ewę i chciano odwołać Miśka, żeby nie wpadł. Ale jak za pociągiem zaczął latać pusty samolot, to zostawili. Pamiętacie, pierwszy odcinek Losa kończy się tak, że po ponownym przeniknięciu do Niemców pana Mikulskiego radziecki oficer meldował przełożonemu: J-23 znów nadaje. I taka zadowolona mina. I kiedy sztabowiec wywiadu PiS zobaczył w telewizji wywiad Misia, w którym skromnie mówił o sobie, nie czuje się autorem porażki PO i zaczął źle mówić o PiSie, zameldował: panie prezesie, Misiek znów nadaje. Du-du-du-dum, 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 czy coś, zaśpiewał prezes.